Bartosz od dłuższego czasu prowadził życie jako samotny ojciec. Jego żona zmarła, kiedy ich córka Zosia miała zaledwie roczek. Był to dla niego ogromny cios, ale musiał stawić czoła nowym wyzwaniom i zmierzyć się z obowiązkami jedynego rodzica. W ciągu tych kilku lat, które minęły od śmierci żony, Bartosz wykształcił się w wspaniałego ojca, który oddał się całkowicie wychowywaniu swojej córki. Jego życie obróciło się wokół Zosi, a on sam nie mógłby sobie wyobrazić innego celu ani sensu swojego istnienia. Dla niego najważniejsze było dostarczenie Zosi miłości, wsparcia i bezpieczeństwa. Zosia, choć jeszcze młoda, była dzieckiem szczęśliwym i pełnym radości. Jej uśmiech był dla Bartosza światłem w ciemności. Spędzali ze sobą wiele czasu, bawiąc się w domu, w ogrodzie lub na długich spacerach po parku. Każdy dzień był pełen uśmiechów, żartów i niezapomnianych chwil spędzonych razem. Bartosz dbał o to, by Zosia miała najlepsze warunki do rozwoju. Troszczył się o jej zdrową dietę, regularne wizyty u lekarza i edukację. Nauka i rozwijanie się Zosi były dla niego priorytetem, więc pomagał jej odkrywać świat, czytając książki i oglądając edukacyjne filmy. Najważniejsze jednak było to, że Bartosz i Zosia mieli wyjątkową więź emocjonalną. Rozmawiali ze sobą na każdy temat, dzielili się swoimi marzeniami i obawami. W domu panowała atmosfera miłości i zrozumienia, która sprawiała, że Bartosz czuł się szczęśliwym ojcem, a Zosia szczęśliwą córką. Ich codzienność była pełna małych rytuałów, które tworzyły wspomnienia na całe życie. Wieczorne opowieści przed snem, podczas których Zosia z zaciekawieniem słuchała o przygodach bohaterów swoich ulubionych książek, były chwilą, którą ojciec i córka uwielbiali. Wspólne gotowanie obiadów i deserów były okazją do nauki i zabawy w kuchni. Długie spacery po parku, podczas których Zosia odkrywała tajemnice przyrody, były momentami, które wzmacniały ich więź. Bartosz, choć samotny ojciec, nigdy nie czuł się samotny w obecności Zosi. Była ona jego towarzyszką, najlepszą przyjaciółką i najważniejszą osobą w jego życiu. Jego codzienność była spokojna, pełna miłości i harmonii. Ale wszystko miało się zmienić w dniu, który przyniósł wstrząsający wypadek. Życie Bartosza było poukładane i zorganizowane, a opieka nad Zosią była jego priorytetem. Każdego ranka, dokładnie o 8:00, odwoził swoją córkę do przedszkola. Była to chwila, którą obie zawsze czekały z niecierpliwością. Zosia wska do samochodu z uśmiechem na twarzy, gotowa na kolejne przygody, jakie przynosił dzień w przedszkolu. Bartosz pracował jako inżynier w renomowanej firmie. Jego praca była ważna, ale zawsze starał się być elastyczny i dostosowywać ją do potrzeb Zosi. Wracał z biura wcześnie, by odebrać ją ze szkoły, co dawało im obu wiele czasu spędzonego razem. Wieczorami, po wspólnym obiedzie i sprzątaniu, Bartosz i Zosia mieli swoje specjalne chwile. To były godziny, które poświęcali tylko sobie nawzajem. Siadali razem na dywanie w salonie, a Bartosz opowiadał córce bajki lub wspominał swoje dzieciństwo, budząc w niej ciekawość i wyobraźnię. Ich wieczorne rozmowy były najważniejszym momentem dnia. Zosia, choć była jeszcze dzieckiem, miała w sobie ogromną ciekawość świata i pytania o wszystko. Ojciec zawsze cierpliwie odpowiadał na te pytania, tłumacząc rzeczy skomplikowane w sposób prosty i zrozumiały. Ta bliskość i otwarta komunikacja były fundamentem ich relacji. Wspólne kolacje były jeszcze jednym sposobem na budowanie więzi między nimi. Bartosz starał się gotować pyszne posiłki, a Zosia często pomagała mu w kuchni, choćby w miareczkowaniu mąki czy mieszaniu ciasta. Te chwile pozwalały im zbliżyć się do siebie, ucząc jednocześnie ważnych umiejętności życiowych. Tego feralnego dnia Bartosz po raz ostatni żegnał się z Zosią przed wyjściem do pracy. Śmiał się z jej żartami i uśmiech był na jego twarzy, gdy zamykał drzwi za sobą. Wyjątkowo pogodny nastrój tego ranka był wynikiem obietnicy, którą złożył Zosi, miała przygotować dla niego niespodziankę, którą miał odkryć po pracy. Niestety, tego dnia wszystko miało się zmienić. Droga do pracy, która zawsze była spokojna i rutynowa, miała przynieść niespodziewane wydarzenia, które na zawsze odmieniłyby ich życie. Bartosz nie mógł nawet przypuszczać, że ten dzień przyniesie wypadek, który skruszy ich beztroskie życie. Bartosz wsiadł do swojego samochodu tego poranka z myślą, że to będzie zwykła podróż do pracy. Świeże powietrze, zielone drzewa i poranna kawa były dla niego czymś zwyczajnym. Z wygodą prowadził swoje auto, w którym już tak wiele razy pokonywał tę trasę. Czuł się pewnie, choć nie mógł się doczekać powrotu do domu i chwili spędzonej z Zosią.
Niestety, tego dnia los miał inne plany. Gdy Bartosz jechał przez skrzyżowanie, jego samochód nagle został brutalnie uderzony przez inny pojazd. W jednej chwili wszystko się zmieniło. Wrażenie uderzenia, dźwięk wybuchających airbagów i odgłos stłuczek były ostatnimi rzeczami, które zapadły mu w pamięć przed utratą świadomości. Gdy wrócił do pełnej świadomości, nie był w stanie zrozumieć, co się stało. Leżał w szpitalnym łóżku, otoczony jasnymi światłami i przewodami podłączonymi do różnych maszyn. Ból był przytłaczający, a każdy ruch sprawiał mu ogromne cierpienie. Lekarze tłumaczyli mu, że doznał poważnych obrażeń ciała, a jego stan był krytyczny. Kilka złamanych kości, urazy wewnętrzne i wstrząs mózgu były tylko częścią tego, co go czekało. Powiedzieli mu, że będzie musiał spędzić kilka miesięcy w szpitalu, aby wrócić do pełni zdrowia, ale nawet to nie było pewne. To był dla niego szok, nie tylko ze względu na własne cierpienie, ale także z powodu myśli o Zosi, którą zostawił samą. Bartosz był przerażony perspektywą długotrwałego pobytu w szpitalu i nieobecności przy córce. Wspomnienia związane z wypadkiem i jego konsekwencjami stanowiły koszmar, który go prześladował. Czuł się bezradny i samotny, bo nie mógł zabezpieczyć Zosi przed tym wszystkim. Chociaż lekarze i personel medyczny byli dla niego troskliwi, to jednak myśl o córce sprawiała, że każda minuta spędzona z dala od niej była nieznośna. Dla Bartosza każdy dzień spędzony w szpitalu był torturą. Czuł się rozdarty między obowiązkami rodzicielskimi a koniecznością walki o własne zdrowie. Każdy cios bólu, każda rehabilitacja, każdy lek przyjmowany przypominały mu o tym, że nie jest w stanie być obok swojej córki, kiedy jej potrzebuje. Tęsknota za Zosią była nieznośna. Codziennie budził się z myślą o niej, chcąc być blisko, chronić ją i kochać tak, jak to zawsze czynił. Obrazki z ich wspólnych chwil, uśmiechy i żarty, a także błogie chwile spędzone razem, wypełniały jego myśli. Tęsknił za tym, jak jego córka śmiała się i kipiła energią. Był rozdarty między powinnością wobec niej a koniecznością leczenia i rehabilitacji. W końcu, kiedy sytuacja stała się nie do zniesienia, Bartosz podjął trudną decyzję. Zadzwonił do swojej przyjaciółki Elżbiety, która była matką dwójki dzieci i doskonale rozumiała, jak ważna jest rodzina i wsparcie w trudnych chwilach. Prosił ją, aby zajęła się Zosią w jego nieobecności. Była to decyzja, którą podjął wbrew własnej dumie, ale w trosce o dobro swojej córki. Elżbieta, która znała Bartosza od lat, nie zawahała się ani chwili. Zrozumiała, że to dla niego wyjątkowo trudny okres i nie mogła odmówić pomocy. Zgodziła się natychmiast, obiecując Bartoszowi, że będzie jak drugą matką dla Zosi i zadba o jej dobro. Była pewna, że wspomoże przyjaciela w tym trudnym okresie jego życia. Kiedy Bartosz usłyszał, że Elżbieta zgodziła się pomóc, poczuł ulgę. Wiedział, że jego córka będzie w dobrych rękach i że ktoś troskliwy i odpowiedzialny zajmie się nią, podczas gdy on będzie walczył o swoje zdrowie. Jednakże nadal towarzyszyło mu poczucie winy, że nie jest obok Zosi w tym trudnym czasie. Mimo to musiał zaufać swojej przyjaciółce i skoncentrować się na rehabilitacji, by jak najszybciej wrócić do swojej ukochanej córki. Po przekazaniu opieki nad Zosią Elżbiecie, Bartosz czuł się odrobinę uspokojony. Wiedział, że jego córka jest w dobrych rękach i że Elżbieta, jego zaufana przyjaciółka, zrobi wszystko, aby zadbać o jej dobro. Mimo to, rozłąka była dla niego ogromnie trudna. Tęsknił za Zosią każdego dnia, od samego rana do wieczora. Codziennie po pracy Bartosz dzwonił do Zosi, aby usłyszeć jej radosny głos i dowiedzieć się, jak minął dzień w przedszkolu. Dzielili się opowieściami, żartami i obiecywali sobie, że niedługo będą znowu razem. Troskliwie pytał o jej zdrowie, o jej marzenia i wspominał wspólne chwile, aby utrzymać ich więź. Zosia również tęskniła za swoim tatą. Dla niej Bartosz był najważniejszym człowiekiem na świecie, a jego brak był trudny do zniesienia. Wszystkie zabawy i rozmowy, które prowadzili razem, pozostawiły w jej sercu głęboką pustkę. Pomimo, że Elżbieta była wspaniałą opiekunką i starała się rozerwać Zosię, to jednak nikt nie mógł zastąpić jej taty. Elżbieta zdawała sobie sprawę z trudności, jakie niesie rozłąka dla Zosi i starała się jak najlepiej to kompensować. Spędzała z nią wiele czasu, organizując różne zajęcia i rozrywki. Była cierpliwa i taktowna, starając się zrozumieć potrzeby dziewczynki. Często czytała jej bajki przed snem, pomagała w wykonywaniu prac plastycznych i uczyła ją nowych rzeczy. Elżbieta kochała Zosię jak własne dziecko i robiła wszystko, aby sprawić jej radość.
Razem gotowały smaczne obiady, oglądały ulubione bajki i wybierały się na spacery. Starała się zbudować z Zosią mocną więź, pomimo że nie była jej biologiczną matką. Bartosz, choć bardzo tęsknił za córką, był wdzięczny Elżbiecie za jej wsparcie i troskę. Wiedział, że nie mógłby sobie poradzić w tej sytuacji bez jej pomocy. Każdy dzień oddzielnie był dla niego wyzwaniem, ale obiecał sobie i Zosi, że po wyjściu ze szpitala spędzą więcej czasu razem i odbudują swoją niezwykłą więź jeszcze mocniej niż przed wypadkiem. Bartosz w szpitalu przeszedł przez niezwykle trudny okres walki o swoje zdrowie. Każdego dnia stawiał czoła bólowi, cierpieniu i fizycznym ograniczeniom. Operacje i rehabilitacja były nieuniknione, ale Bartosz nie poddawał się. Jego jedynym celem było wrócenie do domu, do swojej córki Zosi. Pierwsze tygodnie po wypadku były najtrudniejsze. Wielokrotne operacje i zabiegi chirurgiczne były niezbędne, aby naprawić poważne obrażenia, które doznał w wyniku wypadku. Bartosz musiał znosić ból, który wydawał się nie do zniesienia, ale nie rezygnował. Wiedział, że jego córka potrzebuje go teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Rehabilitacja była długotrwałym procesem, który wymagał ogromnej cierpliwości i determinacji. Bartosz musiał uczyć się chodzić na nowo i odzyskiwać sprawność fizyczną. Były dni, kiedy zniechęcenie go ogarniało, ale wtedy myśl o Zosi dodawała mu sił. Lekarze byli zaskoczeni jego determinacją i wolą walki. Bartosz nie przestawał myśleć o swojej córce i to dawało mu siłę do walki. Każde ćwiczenie, każda sesja rehabilitacji była dla niego krokiem w kierunku powrotu do domu. Był zdeterminowany, by ponownie objąć Zosię w ramionach i być jej oparciem. W miarę jak dni przechodziły, jego stan powoli się poprawiał. Stopniowo odzyskiwał sprawność, a ból stawał się coraz bardziej znośny. Codziennie pracował nad swoją kondycją i starał się wrócić do formy, jaką miał przed wypadkiem. Jego determinacja i wola były niesamowite, co zaskakiwało nie tylko personel medyczny, ale także samego Bartosza. Chociaż to był trudny okres, to wiedza, że Zosia czeka na niego, była dla niego niesamowitą motywacją. To myśl o jej uśmiechu, o możliwości ponownego wspólnego życia wypełniała go nadzieją. Bartosz walczył nie tylko o swoje zdrowie, ale także o powrót do swojej córki i odbudowę ich wspólnego życia. Po kilku męczących miesiącach w szpitalu, Bartosz wreszcie wrócił do zdrowia. Choć wciąż był osłabiony po intensywnej rehabilitacji i operacjach, to miał ogromną nadzieję na szybki powrót do normalnego życia. Jego największym pragnieniem było ponowne spotkanie z Zosią, którą musiał zostawić w opiece przyjaciółki Elżbiety podczas swojej długiej hospitalizacji. Pierwszą rzeczą, którą zrobił po wyjściu ze szpitala, było odwiedzenie swojej córki. Przejechał tę krótką, ale dla niego niesamowicie ważną trasę od szpitala do domu z niecierpliwością. W sercu miał ogromne emocje i nadzieje. Zosi miała go zawsze wspierać i dodawać mu sił do walki o powrót do zdrowia, teraz przyszedł czas, by to on okazał jej wsparcie. Zobaczenie córki po tak długiej rozłące sprawiło Bartoszowi ogromną radość. Kiedy wszedł do domu Elżbiety, Zosia uśmiechała się do niego w drzwiach, niecierpliwie czekając na jego powrót. Chwycił ją w ramiona, a łzy radości popłynęły mu po policzkach, gdy pocałował ją w czoło. Po długim czasie poczuł jej ciepło i bezpieczeństwo. Zabrał ją do samochodu i ruszyli w drogę do ich wspólnego domu. Jednakże od razu zauważył, że coś jest nie tak. Zosia była wy i nieśmiała, zupełnie inna niż wcześniej. To nie była ta pogodna i radosna dziewczynka, którą zostawił przed szpitalem. Bartosz był zaniepokojony tym, co zauważył. Próbował z nią rozmawiać, zadawać pytania, ale Zosia odpowiadała krótko i niechętnie. Wyglądała na przestraszoną i zamkniętą w sobie. Nie wiedział, co mogło się wydarzyć w jego nieobecności, żeby tak bardzo wpłynęło na jego córkę. Zdecydował się nie naciskać i dać Zosi czas na przystosowanie się do nowej sytuacji. Obiecał sobie, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by pomóc jej odzyskać uśmiech i radość, które były tak charakterystyczne dla niej przed wypadkiem. Dla Bartosza najważniejsze było teraz jej dobro i szczęście. Bartosz był coraz bardziej zaniepokojony zachowaniem Zosi. Po powrocie do domu starał się dowiedzieć od niej, co się stało w jego nieobecność. Chciał zrozumieć, dlaczego jego córka stała się tak wy i przerażona. Dziewczynka jednak nie była gotowa na rozmowę. Unikała jego spojrzenia, unikając kontaktu wzrokowego i wydawała się przerażona. Codziennie próbował nawiązać z nią rozmowę, ale Zosia odpowiadała krótko lub milczała.
Bartosz zdawał sobie sprawę, że musi być cierpliwy i dać jej czas, ale to, co się stało, nie dawało mu spokoju. Troszczył się o swoją córkę i chciał zrozumieć, dlaczego straciła uśmiech i radość, które były jej znakiem rozpoznawczym. Po kilku dniach prób, wreszcie Zosia zaczęła otwierać się przed ojcem. W jednym z wieczorów, kiedy siedzieli razem w pokoju, dziewczynka zaczęła opowiadać. Jej głos był cichy, a oczy pełne strachu, ale w końcu podzieliła się swoją tajemnicą. Opowiedziała o swoim pobycie u Elżbiety i o tym, co działo się w domu jej przyjaciółki. Zosia opowiadała, jak mąż Elżbiety, Rafał, często krzyczał na nią i ją bił, gdy była niegrzeczna lub robiła coś, co mu się nie podobało. Dziewczynka była przerażona tym, co przeżyła u przyjaciółki i bała się Rafała. Słuchając opowieści córki, Bartoszowi zakręciło się w głowie. Nie mógł uwierzyć, że ktoś mógłby krzywdzić jego ukochaną córkę. Jego serce było pełne gniewu i złości, ale jednocześnie czuł się winny, że zostawił ją w takiej sytuacji. Nie miał pojęcia o przeciwnościach, jakie Zosia musiała znosić w jego nieobecność. Bartosz obiecał sobie, że nie zostawi Rafała bezkarnym i że zrobi wszystko, co w jego mocy, by chronić Zosię. Najważniejsze było teraz zapewnienie jej bezpieczeństwa i wsparcie. Jego córka była teraz najważniejsza, a tajemnica, którą odkrył, zmotywowała go do działania, by sprawiedliwość stała po stronie jego dziecka. Słysząc, co spotkało jego córkę podczas jego nieobecności, Bartosz wściekł się jak nigdy dotąd. Poczucie bezsilności i gniew mieszały się w nim, gdy myślał o cierpieniach, jakie przeszła Zosia. Nie mógł uwierzyć, że ktoś mógł krzywdzić jego ukochaną córkę, która była dla niego najważniejsza na świecie. Postanowił, że nie może pozostawić tego bez reakcji. Natychmiast po rozmowie z Zosią, Bartosz wziął telefon i skontaktował się z lokalnym posterunkiem policji. W jasny i spokojny sposób opowiedział im o tym, co się stało, przekazał wszystkie dostępne dowody oraz szczegóły zachowań Rafała, który maltretował jego córkę. To była trudna rozmowa, ale Bartosz czuł, że musi działać, by zapewnić Zosi bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Policja, widząc powagę sytuacji, natychmiast rozpoczęła dochodzenie w sprawie maltretowania Zosi przez Rafała. Funkcjonariusze zaczęli zbierać wszelkie niezbędne informacje, przesłuchiwać świadków oraz prowadzić rozmowy z Elżbietą i Rafałem. Bartosz był podczas całego procesu pełen obawy i napięcia, ale nie przestawał walczyć o swoją córkę. W międzyczasie Bartosz zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić Zosi poczucie bezpieczeństwa. Wynajął prawnika rodzinnego, który miał reprezentować jego interesy w procesie sądowym i pomóc w sprawie opieki nad córką. Czuł, że musi być silny i gotowy na każdy krok w walce o jej dobro. Jego determinacja była niesamowita. Nie pozwolił na to, aby ktoś krzywdził jego córkę i wiedział, że musi działać, aby zapewnić jej lepszą przyszłość. Sprawa była trudna i emocjonalnie wymagająca, ale Bartosz nie mógł przestać walczyć. Czuł, że to jest jego obowiązkiem jako ojca, a miłość do Zosi była jego głównym napędem, by działać z determinacją i odwagą. Rozpoczęcie śledztwa w sprawie Rafała było dla Bartosza kluczowym krokiem w walce o sprawiedliwość dla jego córki Zosi. Dzięki jego determinacji i działaniom policji, sprawa trafiła na wokandę sądową. Bartosz był gotów zrobić wszystko, aby Rafał odpowiedział za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Na rozprawie sądowej Bartosz i Zosia byli świadkami. Dziewczynka odważnie opowiedziała wszystko, co przeżyła w domu Rafała i jak był jej maltretowany. Jej relacja była poruszająca, a każde słowo wydawało się kroplą w oceanie emocji, jakie towarzyszyły tej sprawie. Bartosz czuł się z niej ogromnie dumny, podziwiając jej odwagę i siłę, jaką wykazywała. Rafał próbował się bronić, ale dowody były przeciwko niemu. Świadectwo Zosi, a także zeznania innych osób, które były świadkami jego agresji i przemocy, nie pozostawiały wątpliwości co do jego winy. Bartosz nie pozostawiał suchej nitki na swoim byłym przyjacielu i żądał surowej kary za to, co zrobił Zosi. W końcu, po długim procesie sądowym, Rafał został skazany za maltretowanie. Musiał opuścić dom i stanąć przed konsekwencjami swoich działań. To był wielki sukces dla Bartosza, który dążył do zapewnienia Zosi bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Elżbieta również podjęła ważną decyzję w świetle całej sytuacji. Zrozumiała, że nie może dłużej żyć z mężczyzną, który zrobił jej rodzinie tyle krzywdy. Postanowiła rozwieść się z Rafałem i dać swoim dzieciom szansę na nowy, bezpieczny początek. Choć była to trudna decyzja, to była konieczna,
aby chronić swoją rodzinę i dać jej szansę na lepsze życie. Dla Bartosza wyrok dla Rafała był zwycięstwem, ale w jego sercu pozostała troska o dobro Zosi. Teraz musiał pomóc córce wrócić do normalności i odbudować jej życie po traumatycznym doświadczeniu. Czuł, że to dopiero początek nowego etapu ich życia, który będzie wymagał cierpliwości i miłości, by Zosia mogła odzyskać spokój i radość. Po wielu trudnych chwilach i zakończeniu procesu sądowego, życie Bartosza i Zosi wreszcie zaczęło wracać do normy. Choć trauma, którą dziewczynka przeżyła, pozostawiła ślady, to Bartosz był gotów zrobić wszystko, aby pomóc jej wrócić do normalnego życia. Ich więź rodzicielska była teraz silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Pierwszym krokiem na drodze do powrotu do normalności było rozpoczęcie terapii dla Zosi. Bartosz wiedział, że jego córka potrzebuje wsparcia specjalisty, który pomoże jej przetrawać traumę i na nowo odnaleźć spokój. Terapeuta pomógł Zosi w wyrażeniu swoich uczuć i myśli, a także nauczył ją skutecznych sposobów radzenia sobie z emocjami. Bartosz uczęszczał na terapię razem z córką, aby również lepiej zrozumieć, jak pomóc jej przejść przez ten trudny okres. Terapeuta pomagał im budować więź i otwarcie rozmawiać o swoich uczuciach. Dzięki temu Bartosz lepiej rozumiał, jakie były przeżycia Zosi i jakie kroki podjąć, aby pomóc jej wrócić do normalności. Zosia potrzebowała czasu i zrozumienia. Bartosz był teraz jeszcze bliższy swojej córce, starał się ją zrozumieć i pomóc jej przetrwać trudne chwile. Spędzali razem dużo czasu, uczestnicząc w różnych aktywnościach, które pomagały odbudować ich wspólną więź. Bawili się, rozmawiali i tworzyli nowe, pozytywne wspomnienia. Jednym z ważnych kroków było również odbudowanie poczucia bezpieczeństwa Zosi. Bartosz starał się tworzyć wokół niej ciepłe i bezpieczne środowisko, w którym mogła się rozwijać. To wymagało czasu i cierpliwości, ale Bartosz był gotów poświęcić to, co było potrzebne, aby jego córka mogła odzyskać spokój i radość. W miarę upływu czasu życie Zosi i Bartosza wracało do normalności. Dziewczynka stopniowo przestawała odczuwać strach i niepokój, a ich więź stawała się coraz silniejsza. Chociaż w przeszłości przeżyli trudne chwile, to teraz mieli siebie nawzajem i byli gotowi stawić czoła przyszłości razem, pełni nadziei i miłości. Po wielu miesiącach walki, trudnych przeżyciach i długiej drodze do odbudowy, Bartosz i Zosia w końcu mogli zacząć nowe życie. Był to początek nowej drogi, pełnej nadziei i możliwości odbudowy. Bartosz zdawał sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo i szczęście jego córki i był gotów zrobić absolutnie wszystko, aby je zagwarantować. Historia Bartosza i Zosi była pełna wyzwań i trudności, ale także pokazywała, jak wielka może być miłość i determinacja rodzica, aby chronić i wspierać swoje dziecko. Mimo że przeżyli razem kłopoty, to te doświadczenia umocniły ich więź i sprawiły, że byli sobie jeszcze bliżsi. Wszystkie trudne chwile, jakie przeszli, pomogły im zrozumieć, jak ważne jest wspieranie się nawzajem i jak cenne jest rodzinne wsparcie. Bartosz i Zosia patrzyli teraz razem w przyszłość z nadzieją na lepsze dni. Byli gotowi stawić czoła wszystkiemu, co przyniesie im życie, i wierzyli, że razem są w stanie pokonać wszelkie trudności. Bartosz postanowił, że nigdy nie zapomni o tym, co się stało, ale że nie pozwoli, aby przeszłość rujnowała ich przyszłość. Dla Zosi to był czas odbudowy i powrotu do dzieciństwa. Jej uśmiech i radość zaczęły powracać, a każdy dzień był okazją do odkrywania nowych przygód. Bartosz dbał o to, aby w ich życiu nie brakowało miłości, wsparcia i radości. Chociaż byli świadomi, że życie może przynosić różne niespodzianki, to razem byli gotowi na nowe wyzwania i na to, co przyniesie przyszłość. Ich historia była dowodem na to, że miłość rodzica do dziecka potrafi przetrwać wszelkie trudności. Bartosz i Zosia mieli przed sobą nowy początek, pełen nadziei i możliwości, a ich więź była silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Razem byli gotowi cieszyć się każdym dniem i tworzyć nowe, piękne wspomnienia.